Dzień dobry Państwa i moim gościem, jak to piątek, jest pani Magdalena Ogórek, kandydatka SLD na prezydenta w dawnych czasach. A teraz właściwie nie wiem, jak panią przedstawiać. Dzień dobry, witam serdecznie przede wszystkim. Na imieniem i nazwiskiem jeszcze sobie dam radę. Co pani teraz robi właściwie? Kontynuuję swoją pracę naukową, panie redaktorze, i bardzo mnie to cieszy. I z tego pani żyje? A powiem lepiej, na ołtarzu nauki poświęcam aktualnie wszystkie swoje oszczędności, bo ja przerwałam swoje działanie zawodowe w czerwcu, także wzięłam urlop na uczelni, ponieważ trafiłam na niesamowitą historię naukową, która rozrosła się do takich granic, że nawet nie spodziewałam się takiej skali odkryć w archiwach i tym podążam. O zaginionych obrazach nie będziemy teraz rozmawiać. Nie było pani wczoraj na manifestacji pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego? Panie redaktorze, no bardzo dobre pytanie pan zadał, a ja zastanawiam się, jak powiedzieć w tej chwili dosadnie Polakom, co się stało, bo musiałabym wystosować apel i powiedzieć wszystkim Polkom i Polakom, że są od jakiegoś czasu manipulowani. I to, co robi się z cytatami Jarosława Kaczyńskiego, to jest po prostu skandal. I to, co wydarzyło się wczoraj, to też jest skandal. I tak jak Jarosławowi Kaczyńskiemu, tak samo Hannie Gronkiewicz-Waltz, Ewie Kopacz, któremukolwiek politykowi nie życzę demonstracji pod domem, ponieważ to jest koszmarne. To nie jest to miejsce. No dobrze, ale zostawiając na chwilę miejsce, w którym było, to porozmawiajmy jakby o samej manifestacji jako wydarzeniu. To był protest Ale kobiet. Protest przeciwko czemu? No właśnie, przeciwko temu, że one uważają, że Jarosław Kaczyński chciałby zaostrzyć ustawę antyaborcyjną. Przeczytałem bardzo dokładnie cały wywiad ja dwa również. Razy. I on tam powiedział, że on nie wyklucza zmiany. Nie mówił, że na pewno ta zmiana będzie, że nie wyklucza takiej zmiany, by nie można było dokonywać aborcji ze względu na trwałe uszkodzenie płodu, czyli tak zwane przesłanka eugeniczna, tak? Ale tam jest jeszcze inny fragment i całość tego wywiadu, ponieważ nie wolno wyrywać z kontekstu, mówi wyraźnie i pokazuje, iż przede wszystkim PiS wyraziło ogromną troskę ustami pani premier Beaty Szydło o to, żeby wreszcie życie było chronione także po urodzeniu, ponieważ sytuację kuriozalną, z jaką mieliśmy do czynienia w Polsce przez ostatnie lata, to wszyscy upominali się o życie poczęte, natomiast tych rodziców heroicznych, którzy podejmowali wyzwanie urodzenia dziecka z wadami, zostawiało się Ale samym sobie. To już mówiła Beata Szydło w czasie wystąpienia w Sejmie. Jarosław Kaczyński jednak w wywiadzie dla PAP wspomniał o czymś, czego dotychczas nie mówił, znaczy mówił. Nie, tam nie było słowa zaostrzanie. Nie padło słowo zaostrzanie, natomiast rzeczywiście mówił, że być może będzie zmiana prawa. Pani powiedziała bardzo wyraźnie, że uważam, że kompromis, który obowiązuje obecnie w Polsce, wypracowany z trudem, powinien zostać zachowany. Czyli pani nie chciałaby żadnej zmiany ustawy antyaborcyjnej. Ja myślę, że tak jak pan przed chwilą mnie zacytował, wypracowany w bardzo dużych bólach kompromis jest obecnie jedynym dobrym dla wszystkich rozwiązaniem i to bardzo trudnym rozwiązaniem i nie uważam, że należy go szarpać w żadną stronę. Ale jeśli Jarosław Kaczyński mówi, że ewentualnie można go zaostrzyć, to pani może powinna być na czarnym marszu. Wie pan co, jeżeli ja uznam, że prawa kobiet, które są podstawą na pewno naszej państwowości, jak prawa człowieka, będą zagrożone, to ja na pewno znajdę się na ulicy, będę manifestowała, ale nie, z takim zjawiskiem nie mamy do czynienia. Powiedzmy sobie szczerze, iż opozycja zawłaszcza i podgrzewa media, które określimy, nie wiem, liberalne, postępowe, nowoczesne, wpadły w histerię i robią wszystko, by zasadzić się na jednym haśle, odsuwamy PiS od władzy. Ja się chyba nie obudziłem, bo wydawało mi się, że zaprosiłem Magdalenę Ogórek, ale mam przed sobą rzeczniczkę Prawa i Sprawiedliwości. I nie posiadam takiej funkcji. Dobrze, w takim razie wiem, gdzie jestem, ale nadal nie do końca rozumiem. Chociaż powinienem wiedzieć, bo czytam na przykład, że nie, to pani słowa, nie uważam, by czarne, białe, niebieskie i zielone protesty wnosiły cokolwiek. Nie ma pani wrażenia, że pani tym protest, no, lekceważy trochę te protestujące kobiety? Absolutnie nie lekceważę, bo inne moje słowa, gdyby pan zacytował, ja mówiłam wyraźnie, że ja rozumiem, dlaczego te kobiety wyległy na ulicę, ponieważ... Wyległy kobiety na ulicę? Przepraszam. Bo wmówiono im, panie redaktorze, że ich prawa są zagrożone, a tak nigdy nie było. Czy pan spotkał gdzieś przekaz, że Jarosław Kaczyński głosował za tym, żeby obydwa projekty zostały skierowane do komisji? Media, którym nie pasowała taka narracja, zupełnie to ominęły. Przecież mamy Przecież powiedzmy sobie szczerze, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy część przekazu przez część mediów jest manipulowana i wmawia się Polakom zupełnie inną rzeczywistość. W takiej Polsce w tej chwili funkcjonujemy. Dobrze, ja rozumiem. Jeszcze te słowa nawet nie wywołują we mnie szoku. Gdyby je mówiła polityka... To zszokuje pana jeszcze raz i może bardziej. Bardzo się cieszę, że rozdział pod tytułem Adam Michnik dobiega w Polsce końca.
Wie pani, to na razie zostawmy. Nie będę oceniał innych dziennikarzy, Adam Michnik. No, bywa. Dziennikarzy? No dobrze. Mnie interesuje co innego. Pani jednak kandydowała na prezydenta, jako no, kandydatka, reprezentantka dlatego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Polityk lewicy. Bardzo moim obowiązkiem jest mówienie, kto szkodzi Polsce. Adam Michnik szkodził Polsce i chciałam to pana zostawmy tutaj na powiedzieć. Razie Adama Michnika, bo on teraz nic nie robi specjalnego. Jego gazeta przeżywa normalne trudności. Raz lepiej, raz gorzej. Zostawmy to. To chyba pan nie widział okładki Gazety Wyborczej nawołującej do czarnego protestu i wszystkich artykułów wyborczych, które podgrzewają całą sytuację. Wolałbym, byśmy nie recenzowali innych gazet. Tylko moje pytanie i ciągła wątpliwość jest taka. Co się stało z Magdaleną Ogórek, kandydatką lewicy, która nie chodzi na czarne protesty, nie ma jej na manifestacjach KOD-u, za to zawsze znajduje ciepłe słowo dla Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u. Jeden postulat w moim programie, pan redaktor, niech znajdzie, który wskazywałby na to, że powinnam być na czarnym proteście. A dlaczego nie ma pani na manifestacjach KOD-u? Uważa pani, że demokracja nie jest w Polsce zagrożona? A jest zagrożona? Bo ja nie widzę takich przesłanek nigdzie. Jest oczywiście. W sytuacji, kiedy opozycja używa haseł pod tytułem za wszelką cenę i wszystkimi sposobami musimy odsunąć PiS do władzy. Dobrze rozumiem, że demokracja jest zagrożona przez opozycję. No jeżeli używamy haseł, żeby zróbmy wszystko i za wszelką cenę odsuńmy wybrany demokratycznie rząd od władzy, to wtedy możemy zacząć używać takiego hasła. Mam nadzieję, że jednak pan Kijowski ostudzi trochę swój temperament i takich haseł nie będzie używał. Chętnie zderzyłbym to z jakimiś deklaracjami pani z kampanii wyborczej, ale pani w czasie kampanii wyborczej nie mówiła nic, więc rzeczywiście... Uległ pan, widzę, tej samej manipulacji i tej samej propagandzie, która teraz jest stosowana i dlatego moim obowiązkiem jest tutaj siedzieć u pana i powiedzieć Polakom prawdę, ponieważ tej samej manipulacji ja doświadczyłam i moja rodzina w czasie kampanii, więc dokładnie umiem nazwać te mechanizmy i to jest teraz taka papka podawana jest w tej chwili Polkom i Polakom. Czytam artykuł w Polityce i idealna lewica prawicy, choć lepiej ubrana. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze w zeszłym roku była kandydatką SLD na prezydenta. Ja nie rozumiem, dlaczego trudno uwierzyć. Ja jestem wierna swoim postulatom i wierna swoim poglądom. I to, co robi PiS, co jest zbieżne z moimi postulatami, chwalę, bo taki jest mój obowiązek. Mhm. I to jestem winna Polkom Ale i właśnie, Polakom. Pani obowiązek jako kogo? Jako historyka sztuki? Jestem byłą kandydatką na prezydenta i doskonale państwo o tym wiecie. I także po coś jestem zapraszana do mediów. I myślę, że, bo też o tym opowiadałam, dziennikarze wiedzą, mówię o tym, że otrzymuję mnóstwo listów od Polek i Polaków, którzy chcą ze mną rozmawiać o tym, jak to ktoś kiedyś powiedział, powiem ironicznie, co z tą Polską. Powiedziała pani o kadencji Andrzeja Dudy. To jest bardzo aktywna prezydentura po tej biernej prezydenturze w wykonaniu Bronisława Komorowskiego. Czynny, aktywny prezydent, którego widać, który z pełną dynamiką angażuje się nie tylko w wizyty zagraniczne, ale też zabiera głos w sprawach, które bezpośrednio dotykają Polaków. Gdzie jest ten głos prezydenta? Bo ja go nie słyszę, ale może źle ucho przykładam. Przede wszystkim, no być może pan redaktor źle ucho przykłada, ale proszę zwrócić uwagę, jak mocno reaktywowała się polityka międzynarodowa, a tego głosu bardzo brakowało. A w sprawach krajowych prezydent zabiera głos w jakichś ważnych sprawach? Bo pani powiedziała, że nie tylko wizyty zagraniczne. Zdeszmy. Razem prezydenta, który z 63% poparcia spadł dlatego do zera, ponieważ buta i arogancja, którą przedstawił Polakom, spowodowała, że pokazali mu czerwoną kartkę. O pani poglądach, o lobby gejowskim w kościele i o paru innych rzeczach porozmawiamy na interia.pl i rmf24.pl. O lobby gejowskim? Dobrze. Zostając tu jeszcze chwilę, państwu dziękujemy, naszym słuchaczom serdecznie dziękujemy za rozmowę, za uwagę. Dziękuję.